Hej kochani, to was bardzo serdecznie, z tej strony Doli, a wy oglądacie kanał Meskolanskie Granie. Tak, jak widzicie, wróciłam do Survivor po dość sporej przerwie i tak jak widzicie, oszczędziłam wam drogi i znajdujemy się tuż przy pokoju z generatorem. Tak. Dobra. Chciałam coś powiedzieć, kurczę, zapomniałam. Tak, z góry przepraszam was za... Co? Dalej nie mam klucza. Are you serious? Dobra, kotki, powiedzcie mi, gdzie może być ten cholerny klucz, bo ja naprawdę już nie wiem. Przeglądam wszystkie pomieszczenia po kolei i chyba tam na samej górze coś jest nie tak. Dobra. To ja obczaję to po prostu. I jak znajdę ten klucz poza nagraniem, żeby wam po prostu tego oszczędzić, to po prostu sobie to jakoś wyznamy. Także ciach! Hej kochani, no i cóż, wracam po przerwie. Znalazłam ten klucz, który... O właśnie. Tak, który teraz użyłam. No właśnie. Okazało się, że po prostu nie przeszukałam pokoju i kawałeczka korytarza. Nie słyszę jakichś szumów, więc chyba tutaj nie ma wrogów. Pokażę wam, gdzie to było. No, wyciągaj mapę. Było to na samej górze, praktycznie na środku mapy, tam gdzie widzicie ten znak zapytania. Po prostu nie sprawdziłam tego pokoju. I właśnie klucz znajdował się tam razem z przemiłym, uroczym potworkiem. I kawałek dalej były też... już tutaj coś? Nie. Kawałek dalej też znalazłam paczkę krakersów. No i poza tym to piwnica jest chyba całkiem wyczyszczona już z wrogów. O, szybko się kolejna ciekawa kastenka. Dobra, ciekawe jakie fazy teraz będzie miał nasz główny bohater. Właśnie takie momenty uwielbiam w tej grze, naprawdę uwielbiam. Ekran rozmazuje się coraz bardziej. Nie, teraz już wróciłam się do swojej pierwotnej wersji. O! No i zemdlał. Co teraz? Ej, no to chyba nie jest game over, co? Bądź co bądź, gdy znalazłam klucz, to już szybko poszłam zrobić save'a. Ale nie, no. Przecież mieliśmy się tutaj dostać. Mieliśmy włączyć generator. No więc... Halo, co się dzieje? Nie wiem, co to jest, ale nie będę tego skipować. Jest to całkiem naprawdę ciekawa odskocznia od tego po prostu przytłaczającego mrocznego klimatu. Zbliżę się troszkę do mikrofonu, bo nie wiem, czemu ta muzyka mnie nie zagłusza. Spójrzcie, po prostu mamy we drzewa, jakąś łąkę, polane tam z górze, w tle widać piękny krajobraz. Pikselowy lub pikselowy, no ale wiadomo, o co chodzi, tak? Naprawdę muzyczka, która teraz gra, jest naprawdę fajna i przyjemna. Nie wiem, co tutaj się do komfortu. Nic więcej nie ma sensu. Jestem martwy. Przecież to nie może być game over. Teraz tego nie widzicie, po prostu boję się lekko na boki, bo ta muzyczka taka przyjemna, taka aż sprawia, że mam wesoły nastrój teraz. Ci, którzy interesowali się Lone Survivor, może kojarzą screena, który jest teraz widoczny. Właśnie tą piękny krajobraz, ponieważ wiemy właśnie z wyzwyków, które też były na oficjalnej stronie twórców. Właśnie można było coś takiego zobaczyć, ale za cholerę nie wiedziałam, o co właśnie chodzi. Oj, się
jakby siedzi ta tajemnicza dziewczyna, która była dla niego znajoma. Była dla niego znajoma, ale do tej pory nie wiemy, czy ona dla niego jest. Prawda, ten krokret tutaj się być taki romantyczny, wiecie, siedzą sobie na wzgórzu, pod drzewem. Jest tak są romantik, więc może to sobie dziewczyna, albo po prostu jego siostra, tego jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że za chwilę się dowiem. Przeszłość? Możliwe. A on sam nie wie, kim ona jest. No ja sama jestem naprawdę bardzo ciekawa. Come on, you! Chyba na bani była jakaś była dziewczyna, która może umarła ze sprawą właśnie tej infekcji. Ja tak takie sobie domyśle teraz robię. No to musi być ona no, kimś takim oczywistym dla niego, kimś, kogo się raczej nie zapomina. Ja się łatwo wzruszam, ale postaram się jakoś tą scenę wytrzymać. A nie, no jest naprawdę piękna. A co tu już? Nie wiem, co nie powiecie? Bo spróbować tego nie chcę, bo nie wiem, czy tam jeszcze się jakiś dialog nie znajdzie. Nie chcę, żeby ona się chowała. Zaraz mi się muzyka trzeci raz zapętli. No i... dalej czekam na jakiś większy rozwój sytuacji. Mówiłam trzeci raz. No cóż, kochani, to jest 10 klatek na sekundę, naprawdę. Pewnie w normalnym tempie taka scenka, żeby się skończyła, żebym pewnie jeszcze milion rzeczy dalej zrobiła, no ale cóż. Dobra, ekran staje się chyba coraz bardziej jaśniejszy. No ale scenka, no zrobiona mnie wrażenie, naprawdę, to muszę przyznać. Czy to jest taka naprawdę miła odskocznia od tego przytłaczającego klimatu? Od tych mutantów, od tej całej depresji, od tego po prostu survivalu, jakby tego nie nazwać. No i niestety, wracamy. No naprawdę, ja tam widzę chyba pomarańczkę. Get a grip you. Ogarnij się, chłopie. No chociaż ta scenka, w sensie
taka scenka spowodowana tymi, nie wiem, żyłami, pnączami, nie wiem sama jak to nazwać. Czy to jakiś konkretny miał cel, żeby, nie wiem, żeby go po prostu osłabić psychicznie jeszcze bardziej, żeby, nie wiem, całkiem zamknął się w sobie i się poddał. Mamy wkurzającą pomarańczę. Dobra. Tak, użyjemy teraz tych wszystkich rzeczy, które tutaj znaleźliśmy. No. I need to use something with it. Czekaj, to. Aha, chyba muszę z ekipunku ich bezpośrednio użyć. Dobra, tu jest na fuel. Co tutaj mam? Czekajcie, mam benzynę, mam otwieracz do puszek i mam takie coś. Może to będzie do tego? A? Zgadłam. Dobra, ale to nie wszystko. Jeszcze tutaj muszę tą benzyną chyba polać. Tak mi się wydaje. Mhm. Dobra. I tak, teraz jest tricky moment w tej grze, ponieważ tak, zanim wyjdziemy z pokoju, musimy włączyć generator. I to, co za chwilę się stanie, to będzie... No tak, ty zawsze musisz być głodny, zawsze musisz popsuć moment. Spotkamy się z elementem, może nie tyle co skradankowym, a po prostu z elementem dość... takim związanym jakby z filmami akcji, nie no, teraz to wymyśliłam. Po prostu będziemy musieli uciekać i jeśli... aha, nie mogę ich połączyć. I jeśli... że tak powiem, sfailujemy, coś nam nie wyjdzie, to niestety umrzemy. Także mamy tylko jedno podejście. Pomijając oczywiście te loady i tak dalej. Żeby po prostu uciec. A przed kim lub przed czym uciec? Mam nadzieję, że jeśli pamiętacie fabułę z poprzednich odcinków, to chyba wiecie, o co chodzi. Ale nie chcę wam teraz tego mówić, więc dowiemy się za chwilę. Dobra, widzę, że tam coś rusza. Dobra, turn on. It's already running. Dobrze. Moje gardło już nawala, dobra. Dobra. Ogólnie w tym momencie, który teraz będzie, chodzi o to, żeby po prostu wydostać się z piwnicy. I wydostać się idealnie i nie zgubić się po drodze, także ja mam tutaj lekką ściągawkę i ja się po prostu już boję. Dobra, na razie nic mnie nie goni, więc dobra, na spokojnie sobie jeszcze raz przeczytam, o co tutaj chodzi, gdzie mam biec. Dobra, na pierwszym screenie, czyli to co mamy teraz, musimy biec w lewo, zanim nie zobaczymy zakrętu. Jeśli dojdziemy do samego końca, po prostu ciągle będziemy szli w lewo, to wtedy zginiemy. Aha, dobra, kojarzę o co chodzi. No to wsiadę. Jakby co, to będę po prostu... O! A nie, to nie jest tu. O co chodzi? To może mi się to nie aktywowało. No cóż, dobra. To może teraz. Nie wiem. No w sumie dobrze, że go nie ma, to ja się bardzo ucieszę. Dobra, mam trochę baterii w latarce i teraz po prostu mam troszeczkę tak ściśnięte gardło, bo ja nie wiem, czy ten... Czy to, o czym myślę, mi zaraz gdzieś nie wyskoczy. I się troszeczkę boję. Dobra, gdzie mam teraz iść? W lewo. W lewo na klatkę schodową chyba. To jest lewo, ale chodziło o drugie lewo, dobre. Naprawdę, jak próbowałam grać... Co się pozna graniem, tak?
dobra, jestem na kacie schodowej i co teraz? Jak się nagle wystraszę, to ja po prostu... Czy to już jest odsunięte? Nie, dalej jest zasłonięte przez te żyły. Czekajcie, moment, muszę pomyśleć chwilę. Aha, to się dopiero zrobi jak włączę windę. Dobra. Mój błąd, przepraszam, wprowadziłam was i siebie też w błąd. Dobra, ale teraz ja sobie skoczę na spokojnie zrobić save'a, bo nie wiadomo co się stanie i tą cutscenkę i tak dalej szlak trafi, a tego byśmy chyba nie chcieli. Dobra, aha, bardziej w tamtą stronę, okej. Tak, tego byśmy raczej nie chcieli, ale mam nadzieję, że podobało wam się to, bo mi tak, szczerze, tak. Naprawdę, tak jak wspomniałam, jest to ciekawa odskocznia. Od tego, dobra, to chyba były te drzwi, z tego co pamiętam. Bo sami widzicie, jaka moja orientacja w terenie jest kijowa, naprawdę. Dobra. Save i chyba weźmiemy sobie jakąś tabletkę, tylko nie wiem, czy czerwoną, czy... nie czerwoną, tylko zieloną, czy niebieską. Będę musiała w ekwipunku zobaczyć, czego mi brakuje teraz. A, on się anemicznie porusza, no ale kochani, 9-10 klatek. Dobra, zobaczymy zresztą, co sobie napisałam w moim diary. Dobra, to są po prostu jego przemyślenia na temat tej halucynacji, którą miał z tą dziewczyną. Czuję, że za nią tęskni. Nawet jeśli jej nigdy nie poznał, ale wydaje mi się, że chyba ona jest jednak jakąś, powiedzmy, realną postacią z jego wcześniejszego życia, sprzed tej całej apokalipsy, że tak powiem. Może dyrektor coś ma, w końcu był wcześniej generator, coś się stało, fabuła poszła trochę do przodu. Nie masz nic, to się goni. Dobra, użyję... Nie, jeszcze nie. Jezus Maria, co chwila dostajesz jedzenie. Dlaczego ty ciągle jesteś głodny? Rozumiem, że facet musi dużo jeść, ale bez przesady. Mam pomarańcze, przydałby się ryż. Ale chyba już cały zużyłam. Jezus Maria, w ogóle nam się kończy jedzenie. No, mamy fasolkę, mamy wkurzającą orange, no. Pomarańcze. Mam jakieś gówno na patyku. I krakersy serowe i kawałek sera. Dobra, to skombinujemy sobie to z tym. I zrobimy tak dwa razy, żeby już tam było na później. Zjadłeś? Cheese and crackers. Dobra, jeszcze raz. Nie to. Dobra, pokrojony ser i krakersy. Działaj. Amnil, ale jesteś. Dobra, zjemy sobie jedno i weźmiemy tabletkę i idziemy spać. Ale kurczę, jak ja mogłam nie zauważyć, że ten jeden pokój był niesprawdzony. Dobra, zobaczmy. Tery mamy ten, baterię mamy jedną, amunicję mamy. Dobra, to użyjemy. Kurczę, muszę z tego punktu. To użyję. Kurczę, zielonej. Przy okazji, jak będziemy znowu dali dwa się do piwnicy, to po prostu skoczę sobie do łazienki i wezmę te wszystkie tabletki, bo widzę, że mi spokój zaczynają kończyć. No i szykuję się, kolejne spotkanie z człowiekiem z podłogi na głowie. Ciekawe, jak on w ogóle ma na imię. Tak mi
tym zastanawia. Why choose to wear a box? Mam wiedzieć. To hike, not sure. Z tego co prawda chyba już kiedyś odpowiedzieliśmy mu na to pytanie. Także po prostu wyczerpaliśmy z nim wszystkie opcje dialogowe i wszystko po prostu się powtarza. Może pod koniec gry wyjaśni się, kim on jest, bo on ciągle będzie miał to pudełko z chyba krzyżykiem. Tak? Dobrze widzę? Tam chyba jest krzyżyk na tym pudełku. Już drugi raz nie wierzę, chyba, nie wiem, troszeczkę chyba za szybko wszystkie pomam to, ale już chyba drugi raz mi powiedział, żebym nie szła spać głodna. Ale żarcie mi nie dał. Dobra, skoczę sobie szybko do łazienki. No, stawaj mi się. Bo minęło już chyba gdzieś około 20 minut nagrania, jak nie więcej. Bo w pewnym czasie po prostu wyłączałam stoper, którym po prostu patrzę, ile minut już nagrywam. To chyba było tu? Z tego co pamiętam. I tak. Potrzebuję wiaderka, którego dajnie znalazłam w piwnicy. Ja naprawdę nie wiem, gdzie ono może być, bo później będzie mi potrzebne do subquesta. A nie wiem, czy będę mogła znowu... będę mogła znowu tam do tej piwnicy wrócić w ogóle. Więc jest to troszeczkę problematyczne. A nie mam tego... jest moja gardła. No, właśnie. A nie mam tego kubełka w ekipunku na 100%, więc on gdzieś się musiał zapodziać. Albo może nie wiem, jest jakiś bóg, że on się po prostu nie pokazuje. Być może, ale no... na 100% pewna nie jestem. I w sumie tym tabletkowym, optymistycznym akcentem moglibyśmy zakończyć ostatni, tak. Jebnę mu zaraz, normalnie mu walnę. Tym optymistycznym akcentem moglibyśmy sobie zakończyć ten odcinek Zagrajmy z Dolly w Lone Survivor. W najbliższym czasie spodziewajcie się ode mnie audiologa, ponieważ mam wam kilka ważnych rzeczy do powiedzenia dotyczących kanału. No, także z mojej strony to tyle i trzymajcie się i hej!